Cześć, witam Was w Shortach i w Shotach. Dzisiaj pokażę, jak zrobić w 4 minuty akcję, tak żeby można było na Instagram zrobić szybki retusz skóry. Ten szybki retusz jest oparty na separacji częstotliwości i w ten sposób zaczniemy sobie robić akcję. Najpierw stworzymy sobie akcję, czyli robię szybki retusz. I nagrywamy. I teraz tak, powielam sobie dwa razy Ctrl J warstwę background. Dla porządku nazywam sobie low, high. I robię separację. Warstwę o niskiej częstotliwości rozmyję sobie medianą. Rozmyję do takiej wartości, żeby część tych rzeczy, które chcę poprawić, została mi tutaj. Tutaj 8 akurat będzie dość optymalne. Teraz włączę sobie widoczność, przechodzę na warstwę o wysokiej częstotliwości, ustawiam jej tryb mieszania jako światło liniowe, nadaję obrazek. O, tutaj już mam, że jest to low, subtract, odejmowanie, skala 2, offset 128 i mam zrobioną separację częstotliwości. I tutaj zaczyna się już robienie tego szybkiego retuszu. Tu sobie wyłączę widoczność. Tą warstwę sobie kopiuję. Znowu dla porządku ją sobie nazwę. To będzie szybki retusz. A trochę wymieszane polskojęzyczne, angielskojęzyczne, ale niech tak będzie. I na tą warstwę nadaję sobie szum. Szum po to, żeby zmniejszyć kontrast między elementami, które będę potem rozmywał medianą, bo przy rozmywaniu medianą elementy kontrastowe pozostają nierozmyte. Tutaj to około 20 jest ok, to już zaczyna mi się to ładnie rozmywać, tracić taki kontrast dość mocny. I teraz to rozmyję sobie jeszcze raz medianą. No i tutaj wartość 28, spróbujemy. Myślę, że... O, taka będzie wystarczająca. No tu już znikają mi te elementy, które chciałbym usunąć. Teraz na tą warstwę założę sobie maskę. Tą maskę odwracam. I w zasadzie już mam zrobioną akcję. Mogę sobie ją tu zatrzymać. Tylko jeszcze... Trzeba pamiętać o tym, żeby sobie zatrzymać te akcje w tych miejscach, gdzie będę chciał ustawiać sobie wartości, czyli w medianie, czyli w szumie i jeszcze raz w medianie. I ok, to jest, możemy ją sobie spróbować. Tutaj wyrzucę szybki retusz. No i teraz tak, zatrzymuje mi się na medianie. No tu są te wartości, które przy tworzeniu akcji były podane, więc to jest OK. Teraz mamy szum, to też jest OK. I tutaj znowu mediana i to jest OK. I mam akcję 5 sekund i w zasadzie już mam przygotowaną akcję, czy mam przygotowaną metodę pod robienie szybkiego retuszu. Teraz mogę sobie włączyć widoczność tej warstwy o wysokiej częstotliwości, żeby widzieć, co się będzie tutaj działo, chociaż ja wolę pracować w ten sposób, ale myślę, że większość będzie chciała widzieć od razu efekt. I teraz gumką, może być 100% akurat tutaj dla takiego pokazania, co się będzie działo, usuwamy sobie te elementy, które chcieliśmy tu poprawić. O, proszę bardzo. I w zasadzie już mamy gotowy retusz. Tutaj trzeba uważać na jedną rzecz, żeby nie zrobić takiej piłki z nosem, bo jeżeli byśmy
to użyli w ten sposób, tak już pomijając, że tracimy piegi, oczywiście tu zostaje nam faktura skóry, ale to trochę nie o to chodzi, bo teraz twarz zaczyna nam się napompowywać i nie ma to takiej formy, jaka byłaby w rzeczywistości, więc takie użycie tego jest złe. Takie użycie, jak mieliśmy tutaj w ten sposób, czyli te elementy sobie poprawiamy, które chcieliśmy. Oczywiście to tutaj jeszcze na wysokiej częstotliwości można zrobić jakieś poprawki, ale jeżeli używamy tego tylko pod Instagram, to oczywiście to już jest wystarczające. To oczywiście nie jest cała praca, którą powinniśmy nad tym zrobić, to jest tylko retusz skóry, retusz niedoskonałości. O, i gotowe.